Jakub Jurek, witam Państwa i zapraszam na sport. Kibice piłki ręcznej w Głogowie i Lubinie mieli okazję zobaczyć w akcji uczestników Mistrzostw Świata. Szczypiorniści Chrobrego i Zagłębia rozegrali mecze towarzyskie z reprezentacją Chile. Chilijczycy, którzy przebywali na obozie przygotowawczym w Lubinie, w swoim pierwszym meczu kontrolnym zagrali z Chrobrym. W Głogowie kibice zobaczyli grat bramek i wygraną uczestników Mistrzostw Świata 44-30. Dla nas to taki pożyteczny sparing w tym naszym programie treningowym, gdzie dopiero zaczęliśmy treningi i przeważa raczej ta praca siłowa, bardziej wytrzymałościowa, ale poznać charakterystykę gry południowoamerykańskiej, poznać wielu zawodników, którzy grają również w lidze niemieckiej czy szwajcarskiej, to duży zastrzyk wiedzy, szczególnie dla tych naszych najmłodszych zawodników, którzy ponownie w dniu dzisiejszym wystąpili na parkiecie. Reprezentacja Chile rozegrała także dwa mecze kontrolne w Lubinie. Najpierw La Roja pokonali Stal Mielec 29-28, dzień później zremisowali z Zagłębiem 28-28. Były momenty naszej bardzo dobrej gry, gdzie wychodziliśmy na prowadzenie, potem niestety popełnialiśmy proste błędy. Drużyna z Chile tą stratę niwelowała, ale no, to dla nas była typowo sparingowa gra. Każdy spędził tyle samo minut na placu, więc jeżeli chodzi o nas, to na pewno jakieś założenia zostały spełnione. Jeżeli chodzi o emocje, no to my już chyba przyzwyczailiśmy w tym sezonie, że praktycznie w każdym meczu są emocje i wynik oscyluje wokół remisu. Dzisiaj jest remis. Szczęśliwe dla nas, bo to Tomek Pietruszko z rzutem przez pół boiska zdobył bramkę na remis, więc fajnie, bo przegrywaliśmy już dwoma bramkami. Wyszliśmy, zaryzykowaliśmy, zdjęliśmy bramkarza, graliśmy w przewadze liczebnej w polu. Udało nam się zdobyć dwie bramki, więc to jest na pewno dobry pozytyw. W najbliższy weekend lubinianie wezmą udział w turnieju towarzyskim w Pogorzelicy. Koszykarki CCC Polkowice mają za sobą pracowity weekend. Podopieczne Marosa Kowacika w czwartek w ramach Euroligi zmierzyły się z Jekaterynburgiem, a w niedzielę już w zmaganiach ligowych z Zagłębiem Sosnowiec. Polkowiczanki w obu spotkaniach spisały się bardzo dobrze, szczególnie z bardzo wymagającym rywalem z Rosji, który jest obrońcą tytułu wywalczonego przed rokiem. Wyrównana walka w trzech pierwszych kwartach spowodowała jednak brak sił w końcówce, co skrzętnie wykorzystała rosyjska drużyna i ostatecznie wygrała 77-64. Myślę, że może trochę sił albo doświadczenie, bo no nie było łatwo po takiej przerwie dwutygodniowej, pierwszy mecz jeszcze z takim ważnym rywalem. Myślę, że po prostu no, jest to dream team i oni widzieli, w który moment nas trochę poczuli, gdzie my trochę byli zmęczeni i dali sobie radę z nami. O odpoczynku po tak ciężkim spotkaniu nie było mowy, bo już trzy dni później Polkowiczanki czekał kolejny mecz. Tym razem na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec, który CCC wygrało 86-42. Kto jest nasz cel? Oczywiście. Cel tylko jeden. Finał Miszpolski. I my nie zmieniamy ten cel. Nieważne na jakiej pozycji jesteśmy teraz w tabeli, coś, ale cel jest jeden, głowa jest jedna i trzymamy tego i pracujemy na to. Po rozegraniu 14 kolejek Basket Ligi Kobiet CCC Polkowice zajmuje 5. miejsce w tabeli. Jednak do liderującej Wisły Kanpak Kraków ma tylko 4 punkty straty. Prawdziwy horror swoim kibicom zaserwowały siatkarki Olimpii Jawor. Podopieczne Leszka Chrzanowskiego przegrały już w setach 0-2, by ostatecznie wygrać całe spotkanie. Tym samym jaworzanki wciąż pozostają niepokonane na własnym parkiecie. Początek meczu z całą pewnością nie należał do Olimpii. Drużyna z Rodzionkowa wygrała dwie pierwsze partie i wydawało się, że to ona wywiezie komplet punktów z Jawora. Tak się jednak nie stało, bo jaworzanki pokazały charakter. Najpierw wygrały trzecią partię, a w czwartej pomimo wyniku 0-9 ostatecznie odwróciły losy seta i doprowadziły do tiebreaka. W nim okazały się lepsze i w sobotni wieczór zdobyły kolejne 2 punkty. W zasadzie może wszyscy na pewno myśleli, że już pozamiatane. No znam te trochę kobity. Najgorzej jest zdenerwować. O. I niestety doszło do tego, że przy kilku dobrze rozegranych piłkach no, zabrały się dalej i grały normalnie. Także dla mnie to nie był jakiś przerażający ten wynik, tylko nie wiadomo, kiedy się zacznie jakaś kontrofensywa i nic więcej. W
Według Klaudii Kołodziejczak najważniejsza przy niekorzystnym wyniku jest własna koncentracja i to nią można zawsze odwrócić losy seta czy meczu. Ja zachowałam zimną krew. Uważam, że jesteśmy takim zespołem, który potrzebuje czasu. Nie wolno się gotować, trzeba na spokojnie wszystko. Nie iść razem z kibicami, którzy się emocjonują, tylko zamknąć się i grać swoje po prostu, a nie patrzeć na drugą stronę, kto co gra i jak. Po 13 kolejkach kobiecej drugiej ligi siatkówki Olimpia Jawor zajmuje trzecie miejsce i ma 3 punkty straty do MKS-u Świdnica. To były wydarzenia sportowe. Państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.